Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Sierakowice, czcigodny księże proboszczu, kanoniku, doktorze Tadeuszu, szanowni zebrani, bardzo ważne delegacje ze swoimi sztandarami, proporcami, wszystkich Was serdecznie witam. Dzisiaj obchodzimy jakby, nie jakby, ale właściwie obchodzimy święto związane z uchwaleniem konstytucji, podstawowej, zasadniczej ustawy rządowej pod nazwą Konstytucja 3 maja, ale także obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. To w 1656 roku król Jan Kazimierz ślubował we Lwowie, żeby polepszyć stan Rzeczpospolitej, żeby była większa sprawiedliwość, żeby było porozumienie narodowe. I od tego czasu to ta uroczystość właściwie istnieje, choć dopiero w 1920 roku papież Benedykt XV wyraził zgodę na to, żeby już w taki sposób formalny to święto w Polsce, tą uroczystość obchodzić. W 1791 roku w katedrze Jana w Warszawie odbyło się takie spotkanie episkopatu mieszkańców mające na celu podziękowanie Panu Bogu za to, że została uchwalona ta konstytucja bardzo ważna. Pierwsza w Europie, druga na świecie. Aby w naszych sercach nie zaginęły pewne słowa, pewne wyrażenia, takie jak ojczyzna, patriotyzm, niepodległość, bo o to musimy dbać. Też o to musimy dbać tu, w naszej lokalnej społeczności. Wszystkim życzę pięknej dzisiaj majówki. Wiwat 3 maj, wiwat 1. Piękny maj, niech żyje Polska. Dziękuję.